Ranekia to Puśćmy wodzę imaginacji, że Prawo i Sprawiedliwość przejmuje w Polsce rządy. Czy to będą z punktu widzenia ekonomicznego i społecznego rządy bardziej wolnorynkowe, niż rządy Donalda Tuska, czy będą to rządy bardziej etatystyczne? Bo muszę powiedzieć, że komunikat jest sprzeczny z, z kłopisu właśnie. I taka, i taka tak. będzie ta znaczy, nowa Polska? Y, są y, to jest tak, państwo, są miejsca, w których państwo powinno być obecne, a ono nie jest obecne. Mówimy tutaj kwestie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, funkcjonowania prokuratury, funkcjonowania podstawowych usług publicznych, funkcjonowania podstawowej sieci szpitali. Są takie miejsca, w których my chcemy, żeby państwo było zdecydowanie bardziej obecne, żeby było w sposób konsekwentny i przejrzysty obecne. No tutaj chociażby publiczna służba zdrowia, ten element po prostu który był, jest i będzie publiczny w Polsce, w innych państwach europejskich, ta podstawowa sieć szpitali. Z drugiej strony są takie miejsca, w których państwo jest szkodnikiem. Państwo, no krótko mówiąc, trzeba z stylu policjantów przy tych potencjalnych złodziejach postawić, że nie ma co próbować po prostu pewnych rzeczy robić w formule państwowej. No i przede wszystkim to jest Taki punkt naszego programu e, Prawa i Sprawiedliwości e, UE plus zero, czyli przeprowadzenie konsekwentnej deregulacji prawa według takiej formuły, żeby zostawić te przepisy, te ciężary e, publiczne, które wynikają z prawa unijnego bądź i to jest bardzo trudne będzie przejście tej próby, realnie chronią jakiś interes publiczny, jakieś dobro wspólne w jakimś wymiarze, a nie zostały wrzucone jako takie wrzutki w stylu lub czasopisma bo przez dwie dekady. Co najmniej w Polsce tworzono prawo właśnie na takiej zasadzie bardzo słaby czynnik obywatelski, publiczny, kontrola społeczna i z drugiej strony silne grupy interesów. No i koniec końców mamy nagle 380 zamkniętych zawodów i musimy z dużym trudem próbować je otworzyć. I w tym przypadku to może pokazywać, jaka będzie polityka Prawa i Sprawiedliwości. Tak jak w 2004 roku Świętej Pamięci Przemysław Gosiewski doprowadził do otwarcia zawodu adwokata i radcy prawnego, A tak teraz my jako politycy Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie Pracujemy na, nad na tym, żeby te propozycje rządu, które wyszły w ogóle, pojawiły się z trudem, z bólem, ale się pojawiły i są rozsądne, żeby w tym zakresie je wspierać, bądź nawet pójść dalej z pewnymi rozwiązaniami. Tak jest w przypadku ustawy o otwarciu dostępu do niektórych zawodów. Teraz mamy 50 zawodów, skończyło się wysłuchanie publiczne wczoraj w Sejmie. E, za parę tygodni do nas ma trafić kolejna transza ponad 70 kolejnych zawodów. To pokazuje, jaką prowadzimy politykę. A ktoś ma wątpliwości co do naszej polityki gospodarczej, to warto przypomnieć, że co się działo, gdy rządziliśmy. Zlikwidowaliśmy podatek od spadków i darowizn przy pierwszej grupie pokrewieństwa między najbliższymi krewnymi. Zlikwidowaliśmy trzeci próg podatku dochodowego od osób fizycznych i doprowadziliśmy do tego, że faktycznie w chwili obecnej 98,4% Polaków płacimy. Tak, ja, nie złożyłem drogu... notowaniem, 98,4% mhm. Polaków, czyli prawie wszyscy płacimy. W pierwszej stawce, czyli yy, 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 ile te, teraz to jest? Yy, 18, 18, 19, nie mam pewności gdzie chyba liniówka z 19, 18 jest, 19. Na, jest, jest, jest na picie, a no nie tak bywało przedtem, tak? kilkadziesiąt procent Polaków było w drugim bądź trzecim progu przed naszymi Kilkadziesiąt rządami. To nie, parę, parę dziesiąt. Nie?